Rozszpunka, księżniczki kontra wiedźmy. Mam dosyć. Odchodzę. Kontra wiedźmy. Pewnego razu w odległej krainie na niebie wznosiły się lampiony życzeń. Rozszpunka, Kopciuszek, Syrenka, Ariel i Śnieżka były wszystkie razem przy latarni morskiej. Każda z nich życzyła sobie, by świat był lepszy. A słońce znów wzeszło. Mała przyjaciółka Rozszpunki, Klapsi, obudziła się przed księżniczkami i poszła do magicznego lasu pozbierać słodkie czereśnie. Czereśnie były tak czerwone i lśniące, że nie mogła się powstrzymać i zaczęła je wyjadać z kosza. Niam, 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 ale pyszne! Nagle Klapsi zauważyła małego jelonka przechodzącego między drzewami, który niestety miał zranioną nogę. Hej, mały jelonku, co ci się stało? Chodź ze mną, znam kogoś, kto ci pomoże. Klapsi odwróciła się i zaczęła iść, ale coś zmieniło się w małym jelonku. Jego oczy zrobiły się bardzo czerwone. Ale Klapsi nie zauważyła tej zmiany. Przyprowadziła jelonka do Śnieżki. Śnieżka mogła użyć swojej magicznej mocy, aby go uleczyć. Kiedy Śnieżka podeszła, aby uleczyć nogę jelonka, niewinnie wyglądający jelonek nagle zamienił się w złą królową Hellę. Kiedy Śnieżka zobaczyła Hellę, była przerażona. Hela, jak mnie tu znalazłaś? Hela zaczęła czarować rękami i ziemia pod księżniczką pękła. Księżniczka wpadła prosto w otchłań. A, pomocy! Zgnijesz tam na dole, Śnieżko. Nikt nie może być tak piękny jak ja. Śnieżka wpadła prosto do tunelu i była uwięziona w lochu. A na powierzchni inne księżniczki zauważyły zniknięcie Śnieżki, więc wszystkie zaczęły jej szukać. Śnieżko! Gdzie jesteś? Kopciuszek chodziła w miejscu, gdzie zniknęła Śnieżka. Postawiła jeszcze dwa kroki i... również wpadła do lochu. Następnie Syrenka Ariel znalazła muszlę, którą wyrzuciło morze i posłuchała jej. Co? Zostały uwięzione? Syrenka Ariel wrzuciła muszlę z powrotem do wody i od razu udała się do magicznego lasu. W tym samym czasie Rozszpunka i Klapsi doszły do miejsca, gdzie zniknęła Śnieżka. Śnieżko! Śnieżko! Gdzie jesteś? Gdzie się podziałaś? Rozszpunko, zobacz! Ostatni raz ją widziałam dokładnie tutaj! Mówiąc te słowa, ziemia znów się rozstąpiła, a Rozszpunka prawie wpadła do środka. Ariel biegła do nich, wiedząc, co się stało. Więc użyła magii, aby uratować Rozszpunkę. Rozszpunka zawisła w bąbelku i wróciła na ziemię. Kiedy Ariel dołączyła do Rozszpunki, usłyszała głosy dochodzące z otwartej otchłani. Pomocy! Uratujcie nas! Nie wydostaniemy się stąd! Słysząc głosy księżniczek, Rozszpunka rozwinęła swoje włosy na dół, aby im pomóc. Arielka zeszła po nich na dno. Idziemy! Nie martwcie się! Ariel, uważaj! Kiedy Ariel się odwróciła, zobaczyła Wegę i Hellę. Wega! Jak to możliwe? Chyba już zapomniałaś o moich mocach, Ariel.
Kiedy Ariel się tego nie spodziewała, Vega zaczęła strzelać do niej atramentem. Ariel stworzyła tarczę, by się chronić. W tym samym czasie na ziemi mały smoczek Drado zjadł tyle owoców, że zamienił się w ogromnego smoka. Widząc to, Rozpunka zrozumiała, że Drado również stał się potężniejszy. Drado, pomóż nam! Drado wylądował na ziemi tak mocno... Co się dzieje? Zaraz nas zasypie! Utkniemy tutaj! Widząc swoją szansę, Ariel użyła całej swojej siły, aby rozszerzyć pręty klatki i uwolnić Śnieżkę i Kopciuszka z lochu. Ale oczywiście będąc na górze, księżniczki dalej były w lesie. Właściwie były w samym środku lasu. Ksenia i Kamila stały zaraz naprzeciwko księżniczek. Miotełko, miotełko, zamieć mi tu skalnego potwora, który pokona wszystkie księżniczki. Magiczna miotła pozamiatała kamienie dookoła specjalnie dla Kamili. Kiedy było wystarczająco dużo kamieni, Ksenia użyła swojej magicznej mocy, aby stworzyć ogromnego potwora. Kamienny potwór ruszył na księżniczki, aby je pokonać. Rozpunka rzuciła swoimi włosami jak liną, aby związać nogi kamiennego potwora. Lecz nawet jeśli potwór się przewrócił, nie został pokonany. Znów wstał i zaczął biec. Nie możemy go pokonać! Syrenka Ariel chciała użyć swojej mocy, aby go podnieść i przenieść, ale nie potrafiła. Uff, jest za ciężki! Nie podniosę go! Następnie Kopciuszek zaczął wołać o pomoc do wszystkich zwierząt w lesie. Wzywam was, wszystkie zwierzęta lasu! Kiedy tylko kamienny potwór miał zaatakować, nagle na niebie pojawił się smok Drado, aby pokazać swą moc. Drado użył ognistego podmuchu na kamiennym potworze. Potwór stracił równowagę i się przewrócił. Ale nic mu się nie stało. Kiedy smok znów zaczął zionąć ogniem, kamienny potwór strzelił kawałkiem ręki prosto w niego. Syrenka Ariel przejęła kontrolę nad kawałkiem skały i powstrzymała atak na smoka. Drado się zdenerwował i złapał kamiennego potwora szponami. Poleciał nad przepaść i wypuścił go nad ogromną wysokością. Kamienny potwór spadł i roztrzaskał się na kawałeczki. Smok Drado był widoczny z daleka. Wiedźmy były tak przerażone mocami księżniczek i smokiem, że natychmiast rzuciły się do ucieczki. Nie pokonacie nas, wiedźmy, kiedy jesteśmy razem. Mamy zwierzęta, smoka i supermoce. Ale trochę miłości mogłoby wszystko naprawić. Następnie wszystkie księżniczki wskoczyły na Drado i poleciały nad latarnię morską. Kolejny raz dobro zwycięża ze złem. Ale ważniejsze jest, aby tych złych uczyć, jak być dobrym. Jeśli królewna Śnieżka nie zjadłaby jabłka otrzymanego przez starszą kobietę, jeśli Kopciuszek zapomniałaby o północy i dalej tańczyła z księciem, jeśli mała Syrenka nie uratowałaby księcia z tonącego statku, jeśli Jaś i Małgosia nie weszliby do piernikowego domku, lub czerwony kapturek nie powiedziałby wilkowi, gdzie idzie, żadne z tych bajek by nie istniały.
zabrały nas na świetną przygodę przez magiczne krainy, których nigdy nie widzieliśmy. To była walka ze złem lub wyścig z czasem. Pokazały nam prawdziwe znaczenie pasji, miłości, przyjaźni, bycia pomocnym, dzielenia się, bycia rodziną. Płakaliśmy razem. Śmialiśmy się razem. No i oczywiście razem się uczymy. Wszystkie piękne bajki i powieści są dla Was na kanale YouTube Bajki dla Dzieci.